Mówię dobrze? Chyba tak. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Pięć, sześć, siedem. Bez cztery. Jak moja fryzura? Dobrze. Moja jest lepsza. Nie. Tak. Nie. Dobra. No, dzięki Sepkowi już mogę sobie układać włosy. Jesteśmy w Poznaniu, przyjechaliśmy, dotarliśmy po wielkim trudzie i męce. Nasz pociąg opóźnił się 90 minut. Co najmniej 90 minut. Co ciekawe, pani z PKP próbowała mnie przekonać, że na pewno tym lepiej jechać niż tym, który wyjeżdża wcześniej innej firmy, czyli Interregio. Ale nie dałem się przekonać. No i pojechaliśmy innym pociągiem. Wczoraj dotarliśmy o godzinie 20:00 i już nas przywitali nasi znajomi. Których poznaliśmy, znaczy oni się do nas odezwali z bloga, bo tam do nas trafili kiedyś i przyjechali do Poznania razem, bo oni też tutaj nie mieszkają. Ja mam zachrypkę, bo wczoraj byliśmy na dworze i... I Piotrek może dużo zagadał, albo przewiało go troszeczkę i teraz ma chrypkę. Tak, za dużo... tak, zimnego piwa wypiłem, nie za dużo gadałem, bo to ty więcej gadałeś. Ja gadałem dużo. Tak, więcej na mnie nagrałeś. Nie? Dobra, nieważne. Zaraz mamy zamiar iść do aquaparku, ale najpierw coś zjemy, jakieś śniadanko. Byliśmy wczoraj w aquaparku. Tak, byliśmy wczoraj w aquaparku. Termy maltańskie. No nie ściskaj mnie tak, no. Tak, byliśmy wczoraj w czym? Termy maltańskie. A, tak, w termach maltańskie termy, czy tam termy maltańskie. Termy maltańskie. Tak.
i pani strażniczka z językiem, z lizakiem latała i machała. Dotarliśmy tak. Na Maltę. Ja żyłem przez 26 lat w przeświadczeniu, że poznaniacy są drętwi. A tak nie jest. A to taka niespodzianka. Wygadani, uprzejmi, mini, w ogóle... Ciekawostki o mieście, tak, jakiś tak. Aquapark. Aquapark. Mamy, jak zauważyliście już, nie za dużo na granicy aquaparku, a to z tego względu, że było fajnie i nie chcieliśmy za bardzo sobie psuć zabawy kamerką. To po pierwsze, a po drugie dlatego, żeby was zachęcić do tego, żebyście przyjechali do Poznania. Ponieważ jest fajnie, szczególnie... Opłaca się w ogóle wziąć karnet, czy nie karnet, tylko bilet do wszystkich stref. Tak, basenu. Na strefę żółtą. Bo dzięki temu mamy też wstęp do saun, bardzo fajne sauny. Płaci się niewiele więcej, bo płaci się przy bilecie normalnym 20 zł. 15 zł. 15 zł. 15 zł więcej, jeśli tak. Więcej. Na 3 godziny. I tak naprawdę gdybyśmy mogli, to byśmy jednak nie wzięli na 3 godziny, tylko na cały dzień. Ponieważ można tam spędzić autentycznie cały dzień i mieć totalny relaks. No. Połowę czasu, czyli półtorej godziny spędziliśmy na zjeżdżalniach. Minusem aquaparku poznańskiego jest to, że te najlepsze atrakcje, czyli Rwąca Rzeka, których jest dwie zjeżdżalnie Rwąca Rzeka, są niestety wyłączane. Są włączane raz na godzinę na 12 minut. Zauważyliśmy taką pewną prawidłowość, że jedna godzina podzielona jest na cztery strefy, gdzie co 15 minut w jakiejś innej części... nie ma wody, a gdzie indziej jest woda. Dokładnie, ale ogólnie Rwąca Rzeka jest po prostu mega fajna. No niestety nie mamy, nie mamy filmiku tego nagranego z Rwącej Rzeki. Ale to dlatego, że tam jest bardzo fajnie i nie dlatego, że nam się nie chciało trzymać kamerki, tylko dlatego, żeby was zachęcić, żebyście tam pojechali, bo jest naprawdę warto. Ja uważam. No. I tego, szczerze powiedziawszy, możemy zazdrościć poznaniakom, że... czy nie poznanianinom? Może żeby się nie obrazić, nie poznaniacy. Mieszkańcom Poznania. Mieszkańcom Poznania, tak. No fajne są zjeżdżalnie takie, te, co się można w cztery osoby nawet teraz rzucić. Też ona jest zewnętrzna, tak, szeroka. Też krótka troszeczkę. No. Dla mnie zdecydowanie za krótka. A... Dobra, no to chyba już na... Co ty będziesz bił kogoś? Już wszystko na dzisiaj. Wszystko. 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 Czosnkiem jest człowiek. Czołóż, czosnek. O, ja bułkę czosnkową. Wiesz co? Dobra. Czuję, wiesz co czuję? Co czujesz? Mleko i czosnek. Ja bułkę czosnkową i popierałem. Mleczna dolina. Ja już widzę, jak ty tym pociągiem będziesz jechał. Ja muszę iść do toalety. Nie ma papieru. Dobra. A chusteczek ci swoich nie dano na sobą, mam kata. Ciągle tylko dobra i dobra. No. Tak? Papa. Papa. Cześć.